Chyba, że... Zaczynamy! Uhu! Like, subskrypcja, postaraj się w opisie, bardzo serdecznie! Chodzi w szczęściu, to pomoże, każdy dzisiaj Weksiego może. Weksy, ale nie, no ja myślę, że Arezy. No niech będzie ten Weksy, niech teraz ma od życia coś. Nie może mu będzie ginął. A z jakiej firmy polecacie słuchawki? Tak, Steel Series. Tak? Ze Steel Series mają taki dziwny dźwięk, ale idzie się przyzwyczaić. Mają dojebany dźwięk. Dobra, nie idźmy pierwszej nocy. Ja sam mam Mark Tisy. Aha. Właśnie. Nieważne. Steel Series? No. Mówię, że są spod. No, ale ja też mam. Czemu gadamy? Czemu gadamy teraz o tych? Ja mam te, to są Prime'y. No właśnie, jakieś dziwne serie. AB, jakie masz? Siódemkę. Słuchawki. No właśnie, widzisz, AB nie narzeka. A są różowe albo białe? Białe są. No są białe. AB, kim jesteś? Nie zgadniesz. Kim jesteś, AB? Że co? Ej, no, czemu jesteś czerwonym kapusiem? Nie jest czerwonym kapusiem. Jak to? Ej, a wiesz, tak pokazuje? No. A to jesteś opierdolona. Aha. Albo zła. Można to sprawdzić. Albo zła. Nie, ale żeby było zabawnie. Czemu jeszcze nie użyłeś roli? Mam nadzieję, że użyjesz ją na początku. Że ja? No. No nie używam. Jaką jesteś rolą, powiedz? No jestem kapusiem, ale zielonym, no. Tak. No to gremlin może być pojebany. No nie, no to Wiksa jest pojebana, no. Bo mi pokazywał, że AB może być albo zielonym kapusiem, bo nawiedzaczem, a widzę, że jak Rufino jest nawiedzaczem. Ale możesz być powalony i Wiksa mówi prawdę. No ale ja dzisiaj nie wychodziłem z domu. Podejrzewam. A tego nikt nie potwierdzi. No ja mogę powiedzieć, że u Areza nikogo nie było. No to prawda. Złego. Ale dobra. A to dajcie mi chociaż roli użyć. U Weksiego nikogo nie było. To sprawdzę. O, w sumie sprawdzić. Nie sprawdź. Weksiego. Bo jeszcze. No dobra, to sprawdzę Jakubiego. Właśnie, podejrzane. A w sumie Weksi przeżył pierwszą rundę. Podejrzane. Nie no. Ej, wiesz, kim jestem. No nie wiem, kim jesteś, bo chcesz mnie wyrzucić. Taki jesteś właśnie. Jesteś AB, do Luny idź! Do Luny idź! Do Luny? Nie, pójdę do Weksiego, bo za długo żyję. Ale przecież wiesz, kim jestem, to nie ma zupełnie sensu! Chciałeś mnie wyjebać na początku. No tak, bo jesteś podejrzany, w chuj. No w chuj. Ej, a są takie Razery, nazywa się... Barakuda się nazywa. Dobra, dzięki, że pozwoliliście mi zagrać. Odejdź! Rozkładaj się, ja uciekam do pracy. Trzymaj się, Rufix, z mojej pracy. Są Barakudą? Dzięki, elo. Kurwa, to dyski są. Takie do komputera. Słuchawki, Razer, Barakuda. A chuj wie, co jest. I są za... Jedne są za 549, a drugie są Barakuda X za 446, to są no dobre? I co? Nic. Nie wiem, nie wiem. No dobra. Wiksę jeszcze niech mu będzie, jest lekarzem. Ej, Wik, też fajną informację. Dobra, weźmy Wiksę. Lexi, to ty byłeś dzisiaj u mnie? Ktoś chciał cię zabić. Ale dwie osoby chciały zabić, kurwa, nie tak? Chciał go zabić, po pierwsze Primo. Tak, czemu żyje? Wiksa jest mordercą. Ja chciałem mu zabronić z domu wyjść. Komu? No dobra, Arezy, ale ty umierałeś w tej rundzie? Nie. Czy nie? Okej, okay, jestem powalony. Ale co? Ale ty jesteś przecież Weksy medykiem. No ja wiem, ale jestem powalonym medykiem, bo Arezy umierał. Rozumiem. A Kubi umierał też, więc tylko jeden kill, więc AB może być. Nie, ja nie umierałem. A przecież Wiksa mnie oskarżyłaś, z czerwonym kapusiem pewnie. Tak, to i mnie oskarżyła, że... Ja mogę potwierdzić, że ona jest... Że ja jestem czerwonym kapusiem. No Gremlin potwierdził, że jestem zielonym kapusiem, poszedł teraz do Wiksy i pokazuje mu, że jest czerwonym kapusiem Wiksa. Jestem zielony! Jak mamy jeszcze medyka, to medyk do mnie. I wyrzucamy Wiksę i jak Wiksa nie jest, to Gremlin daje. A czemu medyk ma iść do ciebie, jak ty jesteś tak szalony? Teraz mamy naprawdę tego plującego i czerwonego. Plującego jadem. Plującego i czerwonym. Ej, pluje jadem. Niech ci będzie, Weks. Pewnie Luna jest. Luna zawsze jest.
Dobra. No co za gnój? Co za gnój? Który to? Nie wiadomo. No dupy powyrywam. No nieźle. O, znowu uleczyłem. Kurde, ale jestem. Ale jesteś pro. Jesteś super. Nie zmienię się. Czyli to jest zawsze na odwrót, czyli jesteś chujowym medykiem. Dobra, kto jest policjantem? Areza chyba. Areza. Tak. Wypierdolić. Ale się zdenerwował Gremlin. Bo go zablokowałem. No i nikt nie zginął, no. Luna, ty co robiłaś? No nie, no. Ja byłam u ciebie, Didiri. A, dobra. Nie no, Areza została. No nie, no właśnie, w takim razie musi być Areza, no. Albo Vexi. No nie, no bo nikt teraz nie zginął, a Areza zablokował Gremlina, no. A Gremlin był zablokowany. No, Areza go zablokował. No bo Gremlin potwierdził mnie i sprzedał Vixę. A, w sumie... No dobra, rację, zapomniałem o tym. To jest mały szczegół, o którym mały szczegół. A jest to Areza, wkopałeś się. Jestem policjantem. To była zakrwawiona pałka. Detektywa dobrego. To była zakrwawiona pałka. Jestem dobrym detektywem. Wiesz o tym, bo było nadal może, wiesz, teoretycznie może sobie zrobić alibi na dwóch osobach. No to przecież było napisane, że Vixa jest zła. No. Oskarżyciel mógł być. Oskarżyciel i ten. Oskarżyciel i czerwony detektyw. A, nie, czekaj, jeszcze kapuś. Ale bez kitu kolega AB'ego mógł tak pomyśleć i dać na Vixę farbę, żeby było... Żeby no ale ty wiesz, że nie może być tyle ról, skoro Gremlin jest detektywem. A... No nie wiemy, czy jest. No nie, no skoro był u mnie i mi potwierdził, potem poszedł do Vixy i też to potwierdził. Nie wiemy, czy był. Czysto teoretycznie możesz nie być czerwonym kapusiem, a on oskarżycielem, ale wątpię. No dlatego nie, no przecież potwierdziłem ci, że jesteś medykiem. No i co z tego? Wiedziałeś to w pierwszej rundzie. No nie wiedziałem, tak szczerze. Nie wiedziałem. Nie wiedziałeś. Wiedziałeś. Powiedziałem, że u ciebie byłem. Oj no, Maxi, mogłeś kłamać. Maxi, zapraszam do mnie. A jestem powalony, po co ci to? A, okej. Okay. Bo ja Lunę wyleczyłem teraz w teorii, a Reza w poprzedniej ty. No. A dobra. Ale jeszcze neutralka została. Jak neutralka? Rufik był Hunterem. A, okej. Okay, Rufik był Hunterem. No to dawajcie na Areza, na co czekamy? Nie wiem. Nie. No i tyle. No, nie będziesz mnie tu blokował. No nie. Nie no. Nie. Chciałem. Mam dość, weźcie to ode mnie. Ale chyba to nie ja. Tak. Ej, mi rolę zabierz. Dobra, już odejmuję. Ten mod jest taki trochę nie. O, Vexiego nie ma, trzeba Areza, czemu cię kręci? Ale na szczęście... Areza też trzeba. Areza, potrzebujesz zaproszenia? Ale spoko, ale ja nie dostaję powiadomień, spoko. No, no. Spierdalaj. To jeszcze. A, Vexy, Ebi jeszcze nie ma. Już kogo? Kurde, Berano, nie kliknę... Nie kliknę start, bo on zaspamiony, kurde, zaproszeniami, no. Dobra. No nie mogę kliknąć start, no. Wow, dawaj, ale jesteście. No nie mogę kliknąć start, bo mi wyskakują do zaproszenia. No nie, da się. Wow. O, trafiłem. No i łatwo z wami. Tyle wam powiem. Jak głupia ta gra. Wow. Ebi na prezydenta. Ebi ma problemy ze startowaniem, dajmy mu możliwość. No nie, no. Dobra, no tam na siebie, no. Jak już tak dajecie. No nie, no cały czas mi te zaproszenia wyskakują, no. Kto ci tyle dał? No wszyscy, The Diri, Gremlin, Hubi, Vixa. Masz tytuł na odcinek, ale... Nie mogę grać, bo wszyscy mnie zapraszają. Zostaw mnie, odejdź! AB, ja też ci dałem, odejdź. Ale nie powiedziałeś mi, jestem odejdź. Mi teraz. Chuj, nie odszedł. No bo akurat nie wyskoczyłeś mi wtedy w prawym dolnym. No, przykre. Nie! Pomocy! Jednak co nie, się wzięło? Wow. I czemu nie do mnie? Kończcie Vixę przed Rebikiem. Ale panikujesz. O, wow. Co? Co wow. No. Jest? Ej, Amy, u ciebie naprawdę nikogo nie było? No na to wychodzi. No ale ogólnie byłem u Hubiego i... Hubi! I nie żyje. Ale ząbek! O nie, chyba jestem popierdolony, bo postawiłem pod nim trapkę i nikt w nią nie wpadł. Ciekawe, a może to jest takie alibi, że był no, nie, no. I zabił. Luna, nie przyznałem się do tego.
Postawiłem pod niego trapkę i nikt w nią nie wpadł. Ale seryjny nie wpada w trapkę przecież. No ale to przecież u niego nie był seryjny, bo widać jego rolę. Będziesz wiedział, kim jestem. Dobra, Weksy, czemu... Sympastarzy, co... Dobra, kto był u Wiksy? Co? Nie rozumiem łatwego to pomyślenia. Ty jesteś zły. Jak ja byłem u Ebiego? Ej, potwierdzasz to? No właśnie nie, no. Powiedziałem, ale że u Ebiego nikogo nie było. Poczekajcie, bo Luna mówi, że nie chce powiedzieć, gdzie była, bo będę wiedział, kim jest. Czy byłaś u Gremlina i go zabiłaś? Nie, byłam u Wiksy jako medyk, ale ona już przyznała się do tego, że medyku nie był, więc no. No to czyli... Powiedziałam, że medyk u mnie był. No ale to oczywiste, że jak tak mówisz, to może to medyk. No w sumie to tak. No to Weksy i Deliri w takim bądź razie. Weksy i Deliri i Areza, tam jest dwóch... Albo Areza i Wiksy. No to tam jest dwóch impostorów i neutral. Może Weksy i Areza. No wow. Albo Weksy i Weksy. Dobra, go Weksy. Albo Weksy i Weksy, ja bym nie. Nawet się głosował. Jeszcze nie zdążyłem. Tak nie, no musimy i tak kogoś wygłosować, no bo tam jest dwóch impostorów. Areza, Weksy i Deliri to jest dwóch impostorów i jeden neutral. Ja bym skipnął. AB, ja byłem u ciebie. No ale, no nie ma innej opcji, Areze, no. Areze demona wypuściłem. Idź kur... idziemy do Luny, obydwoje, chodź. Albo nie, chodź. Nie, ostatecznie... Nie. Ostatecznie... No dobra. Chodź. Ale ostatecznie... Dobra, już rano powiem. Teorię. Gremlin mógł być po prostu impostorem. Chodź, AB, no chodź. Zapraszam cię, już teraz możesz przyjść. Tak naprawdę. Nie no, wpadłem w tę trapkę. No i to już wiadomo kto. No dobra, no to Deliri, no. Ale się wkopałeś. O, niestety. Ten to ma łeb. No ale i tak, pytanie, czy Wiksa była impostorem, no to jest pytanie. Ale seryjny. Nie no, obstawiam, że ten, że... No tylko, ja no Deliri jest seryjnym, a Gremlin prawdopodobnie był impostorem. Ta. I Weksy był impostorem. No bo Gremlin zginął, były tylko dwa kille, a mogły być trzy. No, a Luna była medykiem. No, a Luna była medykiem, no tak. No niestety. No, zabiłeś dwóch impostorów, brawo Deliri. W sensie, jednego wygłosowałeś, a drugiego zabiłeś. A nie, to Wiksa była impostorem. A to ciekawe, czyli jeden impostor sobie alibi robił. Albo poszli się do innej osoby. O nie, AB się kręci. No. Nie, już się nie kręcę. Dobra, zara. Kipnął szybko. A nie. Że Hubi pierwszy zginął w tamtej rundzie, trzeba mu dać możliwość. No, to prawda. Hubi powinien ale mieć. Ale Gremlin też pierwszy zginął. No. Ale to nie zapomniał. Jezu, proszę. Nie miałam tyle razy impostora, nie zabijajcie mnie teraz, proszę. A co jesteś? Co, jesteś impostorem? No dobra, nie. Zabić Wiksę! Zabić Wiksę! Nie, proszę, proszę! Wiksa, idę do ciebie! Bo jednak nie. Odejdź! Jednak nie, jednak nie. Jednak nie. A, dobra. To tylko ja. Dobra, weźcie je, róbcie tak w nocy. No dobra. Wstajemy. Pora wstać, pora wstać. Ale impreza u kogoś. Uuu, impreza. U mnie. No bo ja szedłem na drugi koniec miasta, a u mnie medyk. O, witam. Jak się miasto podzieliło na pół? No, miasto się znowu podzieliło. A nie, Luna znowu była lekarzem. Medykiem. Medykiem. Okej. Potwierdzam, był u mnie medyk. U mnie też był medyk. No co ty, niemożliwe. A. I kto zostaje? A u mnie chyba nikogo nie było, bo nikogo nie widziałem. Dobra, mocniejsza strona. A mnie nikogo nie było. A złodziej się nie zna? Mocniejsza strona wygra. Dawajcie na Wiksę. Na Wiksę. Nie, 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 zostawcie mnie. Czemu skipujemy? Czemu ona chciała skipnąć? No właśnie nie wiem. Bo ona jest medykiem. No ale jaki to ma sens? No to trochę bez sensu. Dobra, ja jestem medykiem, ale jaki to ma sens? Jak ona jest zły, ona jest nie zła. Ma złych medyków. Jak zły ale medyk? Ale ona nie jest medykiem, ona pewnie zhubi mnie, skoro chce skipnąć. To nie ma sensu, żeby... Ale w tym momencie nie ma sensu, żeby skipnąć, o to chodzi. Dobra, trzymaj Arezę. Donate.
No nie! Jest, wyleczyłem Wixiego, ale jestem zajebista! No, a ja Areza wyleczyłem. Ty rzeczywiście mnie wyleczyła. Ale to też mieliśmy skipować. Ale... Pierwsza strona wygrywa! Jest! Ale o chuj jest, chodzi? Nie wiem. Jeszcze ja do ciebie Arezę pójdę. Co się o, dzieje? Się uleczyłem. Nie wiem czemu. Ej, no, nie, co pierwsza osoba mnie nie wyle... Do... Co mnie nie chodzi? Czyli Kubi cię nie wyle... Nie, Kubi, kurwa. Nie, to jest u mnie było dobrze. Bez kitu! Ja się z domu nie wychodzę. Fixa, ja cię broniłem w poprzedniej rundzie. Ja się z domu nie wychodzę, zostawcie mnie. Z takimi fiutkami zostałem podzielony. To co, pierwszy gremlin? Aha! No czemu głosujecie tak głupio? Co tu się dzieje? Czemu Kubi niszczysz naszą stronę? No bo jesteście źli! Nie jestem zły! Nie jesteś zły! Jesteś zły! Nie jestem zły! Gremlin się pyta, jaką mam rolę! No? Dobra. No nieźle, mój biedny nożyk kuchenny. No to i tak to przewalicie. I chuj wie kto, Arezek chyba. Wszyscy się... Tak jest, pójdę. Idę do ciebie! Wow. Dobra, Gremlin, Wixę, bo ona jest dobrym medykiem, ja idę do Wexiego, Hubi jest pojebanym medykiem. Sam nie jesteś pojebany. Oj, chyba nie. Jesteś pojebany, no bo cóż. Mnie nie wskazało, że wyleciłeś. Wow, zachciało wam się wyrzucić akurat seryjnego. No ja wiedziałem, dlatego chciałem cię wygłosować, AB. Hubi, czemu ty do mnie nawet nie poszedłeś? Wyleczyłem Wixę, Essa. Ale czemu ty nie słuchasz? Wyleczyłem ją. Wyleczyłem i kuj. Wyleczyłem ją. Druga osoba przyszła i Wixę zabiła. Dobra. Tabletki nie zadziałały. Hubi, ja myślę, że to jednak Arezę. Ja też tak myślę. Kubuś, nie, Kubuś, Wixa, dawaj na Gremlina. Wixa po prostu... Wixa po prostu nie zapoznała się z treścią ulotki. To jest mój ożywki. Kubuś, mi nie zrobisz ożywki. No, gnoju to jedno. Jeszcze gnoju go wyzwał. O nie, dobrze go wygłosowaliśmy. Zdradziecki. Dobra, Reza, idę cię... A, jednak nie wyleczę. No dobra. Jak to szalony? No nie. Wiem, dlaczego Wixa umarła, bo ja pojebałem tabletki po prostu. Szaleni tak mają czasami. O, Ebi się kręci. No, ale już startujemy. Ajajaj. Dobra, ale teraz mnie nie zawijajcie. Myślicie, że ta tabletka, która nazywa się Cyjanek, jest odpowiedni? Nie wiadomo. Dobra. Ej, a słuchawki ze Sonego musisz wyjmować? Dobra, to Wixa. Nie. Wątpię, że będą. A tu jest tak, jeszcze jakieś cross... Krasą? Razer kłasą. Nie, kłasą. 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 Działają czy nie działają? Nie działają. Jakoś nie działają. Ej, zostaw mnie! Zostaw mnie! Odejdź! A to ja, wow. Ej, to nie działają takie? Nie działają. A nie masz Logitech? To tym bardziej. A Marvo? Nie jest. To chyba taki YouTuber. A Mad Dog? Sprzęt Mad Doga? Dziękuję. A Eddie Fier? Słucham cię, Areza. Aha! I powiem wam, że AB jest gitem. No i klasa. Dobra, to teraz idę do AB'ego. A, ja no dobra. Nie jestem szalona. Czemu jesteś szalona? No nie, że Luna. Był medyk w nocy. A, szalony medyk. No zgadnij kto. Na pewno nie ja tym razem. Ale u mnie też był medyk. To znowu mamy trzech medyków? No proszę was. Nie, no ja nie jestem medykiem. U mnie był medyk. Nie wiem. Był. Ja skipa, bo nie. Była. Dobra, pani prezydent, kto jest pani zdaniem podejrzany? No zostaje nam... Kto pyta? No, zostaje nam Vexy albo Luna, no, albo Gremlin. A, no i jest szalony, to ja
To ja obiecuję, że pójdę teraz do Wexiego. Tak. A czemu chcesz do mnie iść? A zobaczysz, medykiem, nic ci się nie stanie. No dobra, no to co? Nie, nie, no to co, Wexy? Idź do Lumy. No to wyrzućmy może Wexiego po prostu. Ale ja mogę powiedzieć, kim jestem. No kim? Jestem neutralką, nie zabiłem, nie mogłem zabić. No dobra, no to Gremlin. Jestem neutralką, która nie zabija. Mhm. A Gremlin nie wiem, czy jest. Raczej jest impostorem. A i chciał użyć na mnie swojej abilitki. No nie, źle. No właśnie, ale ja to... Jednak czerwonym. Jednak czerwonym. Czyli jest pewnie tam ten. Tak, oskarżyciel, no. Kto jest impostorem? Szybko. Muszę mieć teraz tą informację. Ty. Oprócz mnie. Oprócz mnie. No dobra, Luna. Piję but piorunem. Odejdź. Odejdź. To nie ja. Dobra, jednak nie odchodź. O, nie udało się. W sensie... No nie, źle, sprzedałeś, zestrzelałeś w Lunę. Odejdź! O, dobra, jednak nie. Jeszcze, że źle, no nie, źle w akcji. A tak to mówi, że metagaming. No będziecie widzieć przecież. No tak, ale nie wiedzielibyśmy kogoś teraz. No ale to samo mogłem na meetingu powiedzieć. Mogłeś, ale tego nie powiedziałeś na meetingu, tylko w nocy. Jak wybierałeś. To na ostatnią sekundę. Wexy, nie daliście się wypowiedzieć. Dobra, nie jestem pierdolnięty, jest dobrze. Przecież Wexy po drugie Lunę Wixa potwierdzała, że była medykiem. Że dobra, lodowym. Cicho, bądź już mnie nie upokarza. No. No to zostaje nam Arezę, który jest czerwonym kapusiem. Ale jakieś ostatnie słowa? Po prostu zajebałem czarnokrzyżnika. No, ogólnie druga sprawa, że Wexy jakby nie zginął od piorunu, tylko po prostu został zajebany, to druga sprawa. Bo mnie był pro. No nie, cóż. No, musiałem go zabić, żeby uratować Lunę. No, nie pomogło. No, o, krasa dostałem. O nie, on dostał krasa. To musimy cię zaprosić. Wiecie co, ten moc nie jest stabilny, Beski, mam wrażenie. O, wow. Nie mogę. Gremlina chyba też nie ma. Modowanie Fejna no, nie jest nie ma. Dobre. No ja wszystkich po kolei pozapraszam. No nie, dobra, no. Dawajcie, laści. No nie mam jak, no. Startuj, no nie mam, nie mogę. Czekajcie, bo Arezy mnie zaprasza. Dołączę. No nie mogę. Też. O, jeszcze raz Arezy. No jak rozdzielczość, to nic nie da. Czekajcie, bo kolor muszę zmienić. O. A tego razu... O, kliknęło się przez wasze zaproszenia. O, na mnie... O. Naganiacz z mięsa. Wexy. Oj, Wexy. Dajmy Wexiemu, jak się już tak sprzeda. Dobra, ale pewnie czerwony. No, ale teraz czerwony, czerwony naganiacz zwierza? No nie, źle. Dobra, Wexa, idę do ciebie. Namierzacz zwierza. Ale mnie nie zabija. Dobra, zobaczymy. Dzięki. Aha, tak zobaczymy. O nie! Jak dobra, nie dojdę. Wexa, nie dojdę do ciebie jednak. O nie. Nie dojdę. To dobrze, no dobry znak. Co to było? Teraz pierwszy. Dobra, nie płacz już tam, będzie dobrze. Będzie dobrze. Salony medyk. Obiecuję. Ciekawe. Ha. Kurwa, dziwne. Arezy, gdzie ty byłeś? Nigdzie. Że tak dziwne. No ale to czemu tak mówisz? Czemu nigdzie? O, no, straconego. Bo mój pancerz mnie nie uratował. To kto cię grubo uratował? Co? Ale kto cię uratował? Taki gruboskórny? No nie, no to nałożyłem sobie tarczę, bo lubią mnie zapierdalać w pierwszej rzeczy, jak jestem impostorem. Dobra, to ja byłem u Wexiego. Tego nie wiem. Aha, albo jak, i wiem. Jak to nie dobra, wiesz? Może i wiem. A jak już zobaczyłem. Ja? No bo tak. Zaraz, nie potwierdzi. Ale to... Ale a wcześniej jak... położyłam trapką Hubiego. Dzięki działa. A ktoś tam proszę. Wpadł? Nie. Bo pokazuje, że nigdzie nie byłaś. A mi pokazuje, że nie wpadł Hubiego. To jesteś pierdolnięty, Gremlin. A może to Wexa jest pierdolnięta? Bardzo o, możliwe. A może to Wexa i Hubi są źli? Nie, to mnie uratował. Dobra, słuchaj, idę teraz do ciebie. No dobra, no to co? No to w takim razie... Luna, czemu zabiłaś Dediriego? Wiedziałam ci, że byłam u Areza, ale on tego nie potwierdzi, bo nie może.
Nie ma jak. Dobrze, Areza nie jest. Ciekawe. A jakieś, no. Jakie info u Areza? Co się stało, Luna, u Areza? Nie mogę ci powiedzieć. No, nie masz powiedzieć. No, ale powiedz. No nie mogę. No. A, bo co? Bo jest strzelający, tak? Musisz powiedzieć. No. Nie chcę, żeby zginął. No. Jak nie chcesz, żeby zginął? No, jak podam jego rolę, to zginie, tak? Dobra, ona jest detektywem. Nie. No nie prawda. Wiem. No niekoniecznie, bo ja się przyznałem do tego, że jestem medykiem. I Hubi też się przyznał do tego, że jest medykiem. Ale on się przyznał do roli nawet. No ale to zobaczymy po tej nocy, czy zginiecie, czy przyjecie. No. Nie, nie, nie. Ale ty wiesz, Luna, że jest nas aktualnie 7 i teraz zginą dwie osoby, jeśli są impostorzy. No, ale nie jestem impostorem, przybrzydłym, przestańcie. Ale Areza się do roli przyznał, czemu nie powiedziałaś jaką ma rolę? No cóż, Luna, no. Ej, a słuchajcie. No nieźle. A Arctis 9. Jufinix. Są dojebane, polecam. A dobrze ładnie słychać? Od półtorej godziny tylko słyszę wszystkie rodzaje słuchawek. Czekaj, do kogo mam pójść? Ja idę do ciebie, Weksy, jak coś. Czekaj, do tego pójdę. O nie, jak coś do mnie idzie. Zgadnij, kurwa, kto to. Zostałem pierdolnięty piorunem. Nie ja. No nieźle. Prawie umarłem. O, bez kitu. Ktoś chciał cię zabić! A tam teraz zabić. To był jakiś szary kolor. Niemożliwe. Naprawdę. No nie, no nie takiej biegu zabijać. No i który teraz wyszedł? Dobra, byłam u Hubiego, Hubi był u Weksiego, a Reze był... W domu. A ja byłem u Hubiego. A, bo jest ocalałym. A mi pokazuje, że Gremlin był w sumie w domu, więc nie wiem. Ja byłem u Hubiego. Ja bym Gremlina wywalił. Albo ja jestem szalony, albo... Ale nie, to by pasowało, bo Wiksa powiedziała, że ktoś wpadł w trapkę. Tak? Czyli Arez jest zły. A jak ja z domu nie wychodziłem? Ale też Weksy gada głupoty, ale... stwierdzą, że ja nigdzie nie wychodzę. Chyba, że no jestem szalony. Właśnie. Ja jestem pewnie szalony. Albo ja. Bo mi w pierwszej też pokazało, że Areza nie wychodzi. Ej, chociaż jako szalony nie wy... ten? Jak ty wpadłem w trapkę, czy nie? No ogólnie to i tak sobie przyjmowaliśmy już, bo wy głosujecie mnie niepotrzebnie. No niepotrzebnie. I tak zostanie ten dwie osoby co najmniej dobre, więc Areza dawaj. A potem trzeba użyć mocy dedukcji. No i Weksy go wyjebać. Ogólnie Weksy wam pierdoli głupoty. No dobra, dzięki za info. Weksy wam pierdoli głupoty. Ubi, idę! Idź. Dobra, widzimy się rano. Tam nóżkami. Zabójco mojej osoby. Ty, ale ja nie jestem szalony. Nie, ja bym u Hubiego, Hubi... Bo mi pokazał normalnie, że nikt sobie u Hubiego. Nikt nie wpadł u trapkę u Hubiego, ty kłamczuchu! Nie, no... Obsrańcu, ty mały! Sama jesteś obsrańcem. Ty jesteś obsrańcem! No chyba ty, u ciebie w domu. Nie prawda, u mnie w domu zesrać, ale nie tylko mogę. Koty srają. Ajajaj. Nie ma co, tak kończymy odcinek, elo. Obsrańce.